Johannes Evangelium aufschlagen. Otwórzmy wspólnie Ewangelię Jana. Zuerst aus Kapitel 18. Najpierw przeczytamy z 18 rozdziału. Vers 4. Czwarty wiersz. Bis Vers 8. Do 8. Ewangelia Jana, 18 rozdział, od 4 do 8 wiersza. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Wir haben im Lied gesungen, w pieśni śpiewaliśmy, dass wir dem Herrn Jesus zu Füßen sitzen, że my możemy zasiadać u stóp Pana Jezusa, und dass wir gerne treue Jünger werden möchten. I że tak chętnie chcielibyśmy być jego wiernymi uczniami. Und wir wollen heute Nachmittag versuchen aus dem Johannesevangelium. I dzisiaj po południu spróbujmy właśnie z tej Ewangelii Jana nicht die Bedeutung zu erfahren, warum das Johannesevangelium geschrieben worden ist. Nie tak koniecznie akurat stwierdzić, jaki jest powód napisania tej Ewangelii Jana przez Jana. Sondern Fragen anschauen, die der Jesus Menschen gestellt hat. Ale chcielibyśmy spojrzeć na pytania, które Pan Jezus stawiał ludziom. Und dann versuchen, eine Antwort für unser Herz zu geben. I spróbujmy dać odpowiedź naszym sercom. Es ist sehr interessant, dass gerade im Johannesevangelium, jest to bardzo interesujące, że akurat w Ewangelii Jana, wo der Jesus als der Sohn des Vaters aus dem Himmel kommend gezeigt wird, w której to Pan Jezus przedstawiany jest jako ten syn Ojca, który przyszedł z nieba. Der Jesus viel mit Menschen alleine war. Pan Jezus akurat jest opisany jako ten, który w samotności przebywa wiele z poszczególnymi ludźmi. Und sich um sie gekümmert hat. I jest zatroskany o nich. Wir werden das gleich noch sehen. Będziemy to jeszcze teraz wkrótce mogli oglądać. Nur ein zwei Beispiele. Tylko teraz krótko dwa przykłady. Nikodemus in Kapitel 3. Nikodem w trzecim rozdziale. Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Czwarty rozdział, ta niewiasta przy studni Jakubowej. Und so weiter. I tak dalej. Die erste Frage, die wir heute Nachmittag gelesen haben, ist: wen sucht ihr? Pierwsze pytanie, które dzisiaj po południu przeczytaliśmy, brzmiało: kogo szukacie? Wir kennen diese Frage gut in ihrem Zusammenhang hier am Ende des Weges des Herrn Jesus. My na pewno dobrze to pytanie znamy, powiązane z końcówką drogi Pana Jezusa tutaj na ziemi. Aber wir wollen sie uns heute persönlich stellen. Ale chcielibyśmy sobie je postawić dzisiaj nam osobiście. Wen suchst du? Kogo szukasz? Menschen? Ludzi? Oder den Herrn Jesus? Albo Pana Jezusa. Das ist eine entscheidende Frage für unser ganzes Leben. Jest to decydujące pytanie dla całego naszego życia. Auch jetzt wollen wir wieder fragen, ob alle den Herrn Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland kennen. I teraz w tej chwili chwili chcielibyśmy zapytać samych siebie, czy wszyscy znamy Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana. Als der Jesus sagt: ich bin es, gdy Pan Jezus odpowiedział: jam jest, fallen die Menschen zu Boden. To ludzie padli na ziemię. Aber nicht, weil sie an den Herrn Jesus glauben. Ale to nie z tego powodu, że oni wierzyli w Pana Jezusa. Sondern wegen seiner Majestät und Stärke. Ale z powodu jego majestatu i siły.
Vielleicht bist du auch beeindruckt von der Person des Herrn Jesus. Może i ty jesteś pod wrażeniem osoby Pana Jezusa. Aber das ist nicht genug. Ale to nie jest wystarczające. Falle vor ihm nieder, indem du deine Sünden bekennst und den Herrn Jesus im Glauben im Herzen annimmst. Padnij przed nim w wyznaniu twoich grzechów i we wierze przyjmij go do twojego serca. Aber auch wenn wir an den Herrn Jesus glauben, ale i wtedy, gdy my wierzymy w Pana Jezusa, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wen suchen wir? Ciągle na nowo musimy stawiać sobie to pytanie, kogo my szukamy? Wir sind immer in der Gefahr, gdyż ciągle znajdujemy się w takim niebezpieczeństwie, Menschen zu gefallen, że będziemy chcieli się podobać ludziom. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich noch Menschen gefalle, bin ich Gottes Knecht nicht. A apostoł Paweł w jednym miejscu powiedział, że jeżeli ja będę starał się teraz podobać ludziom, to nie będę podobał się Bogu. Hier sehen wir, dass der Jesus die Frage zweimal stellt. Tu oglądaliśmy, że to pytanie Pan Jezus dwukrotnie postawił. Und beim zweiten Mal i za drugim razem sehen wir den Herrn Jesus nicht so sehr in seiner göttlichen Majestät und Kraft. Nie oglądamy tutaj Pana Jezusa tak bardzo w tej boskim majestacie i w jego sile, sondern wir sehen ihn als den guten Hirten der Schafe. Ale oglądamy go bardziej właśnie jako tego dobrego pasterza owiec. Er sagt zu den Menschen, die gekommen sind, on powiedział do tych ludzi, którzy przyszli, wenn ihr mich sucht, so lasst diese gehen. Jeżeli mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść. Das ist wunderbar. Jest to cudowne. Der Jesus ist in einer sehr schwierigen Situation. Bo Pan Jezus znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Aber er hat ein Auge für seine Jünger. A jednak on miał w swoich oczach zawsze uczniów. Wenn wir den Herrn Jesus suchen, jeżeli my szukamy Pana Jezusa, wann können wir seine Kraft und Majestät erleben? Kraft und Majestät, dann können wir es erleben. Wtedy możemy właśnie przeżyć jego majestat i jego siłę. Aber wir werden ihn auch kennenlernen als unseren guten Hirten. Ale będziemy mogli go też i poznać jako naszego dobrego pasterza. Er weiß, was gut ist für uns. On jedynie wie, co dla nas jest dobre. Und er weiß auch, wovor er uns schützen muss. I on też dobrze wie, przed czym nas ma ochronić. Wir finden zum Beginn des Evangeliums eine ähnliche Frage. Na samym początku tej Ewangelii też podobne pytanie znajdujemy. Kapitel 1. Już w pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Wir lesen Vers 37 bis 39. Przeczytamy wiersze od 37 do 39, pierwszy rozdział. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Die zweite Frage ist, was suchen wir? Drugie pytanie, jakie musimy postawić, to właśnie co my albo czego my szukamy. Die ist sehr ähnlich, które brzmi bardzo podobnie, aber doch unterschiedlich. A jednak różni się od poprzedniego. Suchen wir eine Gemeinde, die gemütlich ist? Czy my poszukujemy właśnie takiego zboru, który dla nas będzie bardzo przyjemny? Denken wir, Dienst für den Herrn Jesus ist nur schön? Czy może właśnie myślimy, że służba dla Pana Jezusa to jest zawsze rzecz miła, piękna? Man kann auf Kosten der Geschwister leben? I że można na koszt wierzących przejść przez życie? Der Jesus sagt zu den zwei Jüngern: kommt und seht. Pan Jezus powiedział do tych dwóch uczniów: pójdźcie i zobaczcie. Er zeigt den Jüngern, on pokazał uczniom, wie sein Tag ausgesehen hat.
Jak wygląda właśnie jego dzień? Früh aufstehen. Czyli wcześnie wstawał. Arbeiten. Pracował. Arbeiten. Pracował. Arbeiten. Pracował. Und wenig schlafen. I niewiele spał. Und wenn wir das gesehen haben. I gdy to właśnie zobaczyliśmy. Er fragt, was sucht ihr? On zapytał, czego wy szukacie? Und wenn sie das gesehen haben und trotzdem bleiben wollten. I jeżeli to właśnie zobaczyliśmy i pomimo tego, co zobaczyliśmy, chcemy przy nim pozostać. Dann sagt der Jesus, sie können bleiben und mit ihm arbeiten. To wtedy Pan Jezus powiedział, możecie pozostać i możecie razem ze mną pracować. Wir kennen andere Stellen, zum Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Znamy inne miejsca, na przykład z Ewangelii Łukasza. Ich denke, es ist Kapitel 14. Przypuszczam, że to jest 14 rozdział. Da sagt der Jesus, wenn du einen Turm bauen möchtest. Wtedy Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce zbudować wieżę, du musst erst die Kosten überschlagen. To najpierw musi przeliczyć koszty. Wenn du in den Krieg ziehen möchtest, jeżeli ktoś chce pójść na wojnę, du musst erst einmal sehen, wie viele Soldaten hast du. To musi najpierw się zastanowić, ilu żołnierzy ma do dyspozycji. Also ist auch für uns und unsere Aufgaben hier auf der Erde. A więc i dla nas, i dla wszystkich zadań, jakie tutaj mamy do spełnienia na ziemi. Was suchen wir? Musimy postawić sobie pytanie, czego szukamy. Wir haben gesungen, treue Jünger wollen wir werden. I my śpiewaliśmy, że my chcemy być wiernymi uczniami. Aber singen ist einfacher als leben. Ale śpiewać jest o wiele łatwiej niż urzeczywistnić to w życiu. Ich mache einen, sage einen Nebengedanken. Chciałbym teraz powiedzieć taką poboczną myśl. Ich kann leicht sagen zu meiner Frau, ich liebe dich. Ja mogę łatwo powiedzieć do mojej żony, kocham cię. Aber meine Frau weiß, ob es stimmt. Ale tylko moja żona wie, czy to jest prawda. Und das ist nicht nur wichtig für die Ehe. I to jest nie tylko ważne w przypadku małżeństwa. Es ist wichtig für Eltern und Kinder. Jest to ważne też i w przypadku rodziców i dzieci. Und es ist auch wichtig im Dienst für den Herrn zu wissen, was suchen wir. I również jest to ważne w przypadku służby wykonywanej dla Pana, aby się zastanowić, czego my szukamy. Wir gehen zu einer dritten Frage. I teraz możemy przejść do trzeciego pytania. Aus Kapitel 9. Z 9 rozdziału Ewangelii Jana. Dort spricht der Jesus mit dem Blindgeborenen. W tym rozdziale czytamy o rozmowie Pana Jezusa z człowiekiem, który był ślepo narodzony. Wir wollen natürlich nicht das ganze Kapitel sehen. Naturalnie nie będziemy tutaj rozważali całego rozdziału. Aber am Ende wird der Blindgeborene, der jetzt sieht, von den Pharisäern hinausgeworfen. Ale pod koniec czytamy o tym, że ten człowiek, który urodził się niewidomy i teraz już widział, gdy przyszedł do nauczonych w piśmie, to został przez nich wyrzucony. Und dann lesen wir Vers 35 bis 38. I dlatego przeczytajmy wiersze w tym 9 rozdziale Jana od 35 do 38. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś Go już? A jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. Wenn wir etwas aufgeben wegen des Herrn Jesus, jeżeli my z czegoś zrezygnujemy z powodu Pana Jezusa, dann hört er davon, to Pan Jezus usłyszy o tym und er wird uns helfen in dieser Situation. I On również nam pomoże w tej sytuacji. Wenn wir etwas loslassen für den Herrn Jesus, jeżeli my coś zostawimy w naszym życiu i uczynimy to z powodu Pana Jezusa, dann wird er uns etwas von seiner Herrlichkeit zeigen. Wtedy on nam pokaże coś ze swojej chwały. Der Hebräerbrief zeigt das sehr deutlich. List do Hebrajczyków to bardzo dobitnie pokazuje.
Die Pharisäer wollten an dem Alten festhalten. Faryzeusze chcieli się mocno trzymać tych starych rzeczy. Auch die Hebräer. Również i Hebrajczycy. Und das entscheidende Wort im Hebräerbrief ist. I właśnie to decydujące słowo w tym liście do Hebrajczyków to jest takie. Der Schreiber des Briefes spricht immer von dem Besseren. Ten pisarz tego listu zawsze ciągle na nowo pisze o rzeczach, które są jeszcze lepsze. Und hier stellt der Jesus dem Mann die Frage. I tutaj Pan Jezus temu człowiekowi stawia pytanie. Glaubst du an den Sohn Gottes? Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy Bożego? Du sagst vielleicht, na klar. Ty może dasz odpowiedź, no pewnie, że wierzę. Ich frage noch einmal, glaubst du an den Herrn Jesus? Jeszcze raz postawię pytanie, czy wierzysz w Pana Jezusa? Glaubst du an den Sohn Gottes? Czy wierzysz w Syna Bożego? Warum diese Wiederholung? Dlaczego tego rodzaju powtórzenie? Ich sage in meinem Leben. Ja mówię to ze swojego życia. Stütze ich mich oft auf Menschen. Że ja bardzo często opieram się na ludziach. Oder auf eigene Hilfe. Albo na jakichś własnych środkach pomocniczych. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben auch so ist. Nie wiem, czy tak właśnie nie wygląda również i w twoim życiu. Glaubst du an den Sohn Gottes? Czy wierzysz w Syna Bożego? Es kommt eine Krankheit. Bo pojawia się choroba. Es kommt ein Unfall. Pojawia się wypadek. Es kommt irgendein Problem. Pojawia się jakikolwiek problem. Du wirst älter. Na przykład też starzejesz się. In jeder Situation möchte der Jesus fragen, glaubst du an den Sohn Gottes? I w każdej takiej sytuacji Pan Jezus chce zapytać ciebie, czy wierzysz w Syna Bożego? Für den Mann war es früher in Israel schwer, aus der Synagoge geworfen zu werden. Dla tego mężczyzny to była straszna sytuacja. W Izraelu, żeby być wyrzuconym ze synagogi, to coś bardzo złego. Das war das Ende des gesellschaftlichen Lebens. Bo to oznaczało dla niego koniec tego życia w społeczeństwie ówczesnym. Und jetzt fragt er Jesus, glaubst du an den Sohn Gottes? I teraz Pan Jezus go pyta, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Manchmal brechen uns auch Stützen weg, auf die wir uns verlassen. Tak, jest też i w naszym życiu bardzo często kruszą się wszelkie podstawy, w których my w życiu uważaliśmy, że trzeba się opierać. Und so ist es wichtig, dass wir uns erinnern, wir können ihm vertrauen. I dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy sobie przypomnieli, że my możemy wtedy jemu zaufać. Wir haben uns heute Morgen in Mikow erinnert. Dzisiaj do południa mogliśmy sobie w Mikołowie o tym przypominać. Der Löwe hat überwunden. Że lew zwyciężył. Bei ihm ist Kraft. To właśnie u niego jest siła. Und wir sehen dann hier weiter. I możemy tutaj przyjrzeć się dalszemu przebiegowi. Der Blindgeborene kannte den Herrn Jesus noch nicht gut. Ten, który był niewidomy od urodzenia, on nie znał jeszcze dobrze Pana Jezusa. Aber weil er etwas aufgegeben hat, ale ponieważ właśnie on z czegoś w życiu zrezygnował, zeigt der Jesus ihm jetzt seine Herrlichkeit. To Pan Jezus pokazuje jemu właśnie swoją chwałę. Und als er das erkennt, i gdy on już to zauważa, sagt er in der Antwort zwei Dinge. To on, dając odpowiedź, wymienia dwie rzeczy. Ich glaube, Herr. Ja wierzę, Panie. Das kann auch unsere Antwort sein. Taka też i może być nasza odpowiedź. Und der Jesus kennt unser schwaches Herz. A Pan Jezus zna nasze słabe serca. Und das zweite ist, er wirft sich vor ihm nieder. I drugą rzecz, którą on uczynił, i złożył mu pokłon. Vertrauen, a więc zaufanie, und Anbetung. I uwielbienie. Wollen wir das auch mitnehmen für unser Herz? Czy nie chcielibyśmy to również i zabrać ze sobą w naszym sercu? Ihm in allen Situationen vertrauen, aby jemu ufać we wszystkich sytuacjach. Und wir werden anbeten, wenn wir sehen, wie er uns führt.
A wtedy będziemy uwielbiali, gdy zobaczymy, w jaki sposób On nas z tych sytuacji wyprowadzi. Wir gehen zu einem weiteren Frage. I teraz możemy przejść do następnego pytania. Aus Kapitel 6. Zapisanego w 6. rozdziale Ewangelii Jana. Vers 66 bis 69. Od 66 do 69 wiersza. 6 rozdział od 66 do 69 wiersza. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Warum sagt, fragt er Jesus, wollt ihr etwa auch weggehen? Dlaczego Pan Jezus pyta tych uczniów, czy i wy chcecie odejść? Manchmal prüft der Jesus auch unsere Herzensentscheidung. Czasami Pan sprawdza decyzję naszego serca. Vielleicht denkst du, ohne mich ist alles schwierig hier in der Versammlung oder in der Familie. Może ty pomyślisz sobie, że gdyby mnie nie było, to wszystko będzie trudniejsze, zarówno w zgromadzeniu, albo może w rodzinie. Aber der Jesus braucht dich und mich nicht. Ale wiedz, że Pan Jezus nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie. Wenn ich denke, dass ich wichtig bin. W tym wypadku, jeśli to właśnie ja myślę, że jestem tym ważnym. Der Jesus sagt einmal, als die Menschen sagen, warum sagen die Menschen Hosanna dem Sohne Davids? Pan Jezus odpowiedział wtedy, gdy ludzie wołali Hosanna synowi Dawidowemu. Da sagt der Jesus, wenn diese nicht rufen, wtedy Pan Jezus odpowiedział, jeżeli ci nie będą wołali, dann werden die Steine schreien. To wtedy będą krzyczały kamienie. Wenn wir meinen, wir sind wichtig, jeżeli my będziemy myśleli, że my jesteśmy ważnymi, dann wird der Herr unsere Entscheidung prüfen. Wtedy Pan zacznie sprawdzać nasze decyzje. Hier waren sehr viele Jünger ihm gefolgt. Tutaj w tym rozdziale oglądamy, że bardzo wielu innych uczniów chodziło za Panem. Und wir sehen, dass viele plötzlich sagen, die Rede ist hart. I czytamy potem, że wielu z nich nagle powiedziało, mowa ta jest twarda. Das ist Vers 60. 60. wiersz o tym mówi. Und dann gehen sie weg. I wtedy odeszli od Niego. Und wir hätten gesagt, oder ich hätte gesagt, i my, albo ja, mógłbym wtedy powiedzieć, hoffentlich bleiben die Jünger auch. O, miejmy nadzieję, że przynajmniej ci zasadniczy uczniowie zostaną przy Panu. Ich will sie nicht fragen, wollt ihr auch noch etwa gehen? Lepiej to ich nie pytać, czy i wy chcecie odejść. Aber der Jesus stellt die Frage, ale pomimo tego Pan Jezus postawił to pytanie im, weil es ist für ihn nicht wichtig, ob hier viele sitzen. Bo dla niego to nie jest ważne, czy tutaj w tej sali będzie wielu siedziało. Besser sind hier zwei oder drei. Lepiej, jeżeli w tej sali będzie siedziało tylko dwóch albo trzech. Mit Herzensentscheidung bei dem Herrn Jesus. Takich, którzy mają w swoim sercu mocne postanowienie, żeby iść za Panem Jezusem. Als 100. Niż gdyby w tej sali siedziało 100 ludzi. Die nur warten bis 5 Uhr ist. Którzy by tylko spoglądali na zegarek i czekali, kiedy w końcu będzie 5 godzina. Versteht ihr, was ich meine? Na pewno dobrze rozumiecie, co mam na myśli. Hier sehen wir das auch. To właśnie też i tu oglądamy. In der Antwort von Petrus. A w tej odpowiedzi, jaką udzielił Piotr. Er sagt, zu wem sollen wir gehen? On tutaj dał odpowiedź, do kogóż, Panie, pójdziemy? Es geht um eine Person. Bo tutaj właśnie chodzi o tą jedną osobę. Es geht nicht um ein leer Gebäude. Tutaj nie chodzi o te puste budynki. Wir versammeln uns auf dem Boden der Absonderung.
Bo my zgromadzamy się na podłożu odosobnienia. Aber nicht die Absonderung ist unser Thema. Ale nie to odosobnienie jest naszym tematem. Sondern wir sondern uns ab. Ale my odosobniamy się. Weil wir zu einer Person gehen. Dlatego, że my chcemy pójść do jednej osoby. Wenn wir nicht wissen, warum wir uns absondern, jeżeli my tego nie będziemy wiedzieli, dlaczego my się odosobniamy, wir werden es irgendwann aufgeben. To okaże się, że po pewnym czasie zrezygnujemy. Wie die anderen Jünger gesagt haben, Absonderung ist hart. Tak jak i pozostali uczniowie powiedzieli, że być odosobnionym to twarda rzecz. Das zweite, was Petrus sagt, ist, a drugą rzecz, którą Piotr tutaj powiedział, du hast Worte ewigen Lebens, ty masz słowa żywota wiecznego. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś tym świętym Bożym. Sie haben an seine Worte geglaubt, nicht an seine Wunder. Oni uwierzyli w jego słowa, a nie w te cuda, które czynił. Wenn ich heute hier wäre und würde euch alle mit einem Wunder gesund machen, gdybym dzisiaj tutaj przyjechał po to, aby was wszystkich za pomocą cudów każdego uzdrowić z waszych dolegliwości, wir würden uns nicht hier treffen, to nie spotkalibyśmy się tutaj, sondern vielleicht in einem Stadion. To może wtedy lepiej, jakbyśmy się spotkali na stadionie. Aber Petrus hat erkannt, was wichtig ist. Ale nie, tutaj Piotr poznał to, co jest najważniejsze. Nicht die Wunder, nie te cuda. Die Worte. Te słowa Pana Jezusa są ważne. Wollt ihr weggehen? Czy chcecie odejść? Oder wollt ihr bei dem Herrn Jesus bleiben? Albo czy chcecie pozostać przy Panu Jezusie? Wollen wir uns immer wieder neu entscheiden, es ist der Weg hinter dem Herrn Jesus her. Chciejmy ciągle na nowo podejmować tą właściwą decyzję i iść tą drogą za Panem Jezusem. Die Jünger haben mit dem Herrn Jesus viel erlebt. A uczniowie przeżyli z Panem Jezusem wiele różnych rzeczy. Aber es war eben mit dem Herrn Jesus. Ale to, co przeżyli, to właśnie z Panem Jezusem przeżyli. Wir werden auch viel erleben. Również i my wiele będziemy przeżywać. Aber wie gut, wenn es in der Nachfolge mit dem Herrn Jesus ist. Ale jak dobrze dla nas, jeżeli to wszystko przeżyjemy, będąc naśladowcami Pana Jezusa. Wir gehen zu einer weiteren Frage an die Jünger. I przejdźmy teraz do innego pytania postawionego uczniom. Aus Kapitel 13. Z 13 rozdziału możemy przeczytać. Vers 12. 12 wiersz. Bis Vers 16. 13 rozdział od 12 do 17 wiersza. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Wir können leicht verstehen, was Fußwaschung bedeutet. My na pewno to dobrze rozumiemy, co oznacza też i obmycie tych stóp. Es ist nicht die Bedeutung, dass wir gegenseitig die Füße waschen. Z całą pewnością wiecie, że nie jest tego znaczenie takie, żebyśmy wzajemnie sobie fizycznie jeden drugiemu nogi obmywali. Das wird klar, wenn der Jesus zu Petrus sagt. Staje się to jasne, gdy przeczytamy to, co Pan Jezus powiedział do Piotra. In Vers 7, w siódmym wierszu. Du kannst es jetzt nicht verstehen, du wirst es später verstehen. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, albo nie rozumiesz teraz, ale się potem dowiesz, albo potem zrozumiesz. Warum später? Dlaczego później? Was muss noch passieren?
Co musiało się jeszcze w międzyczasie zdarzyć? Sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Oni jeszcze wszyscy nie posiadali Ducha Świętego. Und deswegen mussten sie noch warten, es zu verstehen. I dlatego musieli jeszcze poczekać, żeby to zrozumieć. Aber trotzdem stellt Jesus die Frage, versteht ihr, was ich euch getan habe? A jednak pomimo tego Pan Jezus postawił im to pytanie, czy wy rozumiecie, co ja wam uczyniłem? Auch wir dürfen uns immer wieder die Frage stellen, verstehen wir, was der Jesus sagt? Również i my możemy sobie ciągle na nowo to samo pytanie stawiać, czy my rozumiemy to, co Pan Jezus do nas mówi? Wir lesen manchmal die Bibel, bo czasami czytamy Biblię aus Gewohnheit. I czytamy ją tak z przyzwyczajenia. Es kommt eine schwierige Stelle. I napotykamy trudniejsze miejsce. Und wir haben nicht die Kraft zu überlegen, was bedeutet sie. I nie mamy siły, aby zastanawiać się, co to miejsce znaczy. Aber der Jesus möchte gerne, dass wir verstehen. A przecież Pan Jezus tak bardzo by chciał, abyśmy to rozumieli. Als der Kämmerer eine Buchrolle gekauft hat und zurückfuhr zu seinem Heimatland. Gdy ten skarbnik tej królowej z południa odjeżdżał z Jerozolimy i czytał w tym zwoju księgi, którą kupił w Jerozolimie, Filipus fragt ihn auch, verstehst du, was du liest? To Filip, podszedłszy do niego, też się pytał, czy ty rozumiesz to, co czytasz? Und er sagt, wie soll ich, wenn mir keiner etwas erklärt? A on daje szczerą odpowiedź, jak mam zrozumieć, jeżeli nie ma kogoś, kto by mógł mi wyjaśnić. Aber wir sind heute in einer anderen Situation. Ale my dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Wir haben viele Möglichkeiten, Antworten zu bekommen. My mamy wiele różnych możliwości, aby otrzymać odpowiedzi. Aber das kostet Anstrengung. Ale naturalnie to wszystko wymaga wysiłku. So wollen wir uns auch fragen, verstehen wir, was der Jesus uns gezeigt hat? I dlatego chciejmy nas, siebie samych pytać, czy my rozumiemy to, co Pan Jezus nam tutaj pokazuje? Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht jedes Kapitel erklären aus dem Johannesevangelium. Już na początku powiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie każdego rozdziału wyjaśniać, który będziemy czytać z Ewangelii Jana. Und deswegen wollen wir nicht zu lange hier bleiben. I to z tego powodu nie będziemy się zbyt długo nad tym fragmentem zatrzymywać. Aber wir finden noch eine sehr große Schönheit in diesem Abschnitt. Ale możemy w tym urywku znaleźć bardzo wielką piękność. Wir haben in Vers 12 gelesen. Myśmy przeczytali w 12. wierszu. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Czy wy to rozumiecie, albo tak jak u nas jest, czy wiecie, co wam uczyniłem? Aber in Vers 15 sagt der Jesus nicht, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit was ich euch getan habe, auch ihr tut, sondern wie ich euch getan habe, auch ihr tut. A w 15 wierszu tutaj czytaliśmy, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Słowo nie co uczyniłem, tylko jak ja wam uczyniłem. Wir haben in den vergangenen Tagen schon einmal überlegt, dass es nicht nur wichtig ist, was ich tue, sondern auch wie ich etwas tue. W tych ostatnich dniach już kilkakrotnie nad tym się zastanawialiśmy, że nie tak bardzo jest to ważne, co ja uczynię, tylko ważniejsze jest, jak ja to uczynię. Bei der Fußwaschung können wir das sehr gut verstehen in dem Bild. Jeśli chodzi o te obmywanie stóp, to ten obraz możemy bardzo dobrze zrozumieć. Der Jesus hat nicht den Kopf gewaschen. Pan Jezus nie obmywał głowy uczniom. Wir können leicht dem anderen den Kopf waschen. A jakże łatwo my potrafimy zmyć głowę drugiej osobie. Füße waschen geht sehr tief nach unten. Obmywać stopy to oznacza schylić się bardzo nisko w dół. Das Wasser war nicht zu kalt und auch nicht zu heiß. Ta woda nie była ani za zimna, ani nie była za gorąca. Wir nehmen vielleicht gerne kaltes oder heißes Wasser. My jakże chętnie byśmy wzięli właśnie zimną albo gorącą wodę. Der Jesus hat auch die Füße mit dem Handtuch abgetrocknet. Pan Jezus również i wziął prześcieradło i te stopy uczniów otarł prześcieradłem. Es konnte keiner sehen an den Spuren,
da hat jemand nasse Füße. I gdy uczniowie odchodzili, to nikt nie mógł potem zobaczyć, że oni odchodząc od Pana zostawiali mokre ślady na podłodze. Das sind große Belehrungen für uns. To są wszystkie szczegóły, to są wielkie pouczenia dla nas. Wenn eine Schwester oder ein Bruder ein Problem hat, jeżeli jakaś siostra albo brat ma jakiś problem, wir erzählen es oft 10 anderen Personen, to jakże często jest tak, że my najpierw opowiadamy o tym problemie 10 innym osobom. Es gibt viele Spuren, i pojawia się wiele różnych śladów na podłodze. Aber die Person selber weiß überhaupt nicht das Problem. Ale ta osoba, której to dotyczy, w ogóle o tym nie wie, że tak się stało. Es ist am besten, wenn ein Problem da ist. Ale najlepiej będzie, jeżeli pojawi się jakiś problem. Der Jesus sagt, dann geh du hin und regel es alleine mit deinem Bruder. Pan Jezus powiedział, to idź osobiście do tego brata i razem z nim tą sprawę ureguluj. Wir haben auch noch Vers 17 gelesen. Myśmy przeczytali również i wiersz 17. Und der Jesus deutet an in Vers 16 und 17. A Pan Jezus tutaj to właśnie wzmiankuje w tym 16 i 17 wierszu. Ein Knecht ist nicht größer als der Herr. Że sługa nie jest większy niż jego Pan. Der Petrus wollte auch nicht, dass die Füße gewaschen werden. Bo Piotr nie chciał, aby jego stopy były obmywane. Wenn wir zu einem Bruder oder einer Schwester gehen, gdy my pójdziemy do jakiegoś brata czy do jakiejś siostry, weil es ein Problem gibt, to z tego powodu, że jakiś problem się pojawił, wir werden nicht erwarten, to na pewno nie możemy tego oczekiwać, dass immer sofort eine Freude da ist. Że zawsze natychmiast pojawi się radość. Das kann oft sein. Często może tak być. Aber die Frage ist, ale takie pytanie powstaje, ob wir es dann trotzdem tun. Czy my pomimo tego też to będziemy czynili? Der Jesus sagt, glückselig seid ihr. Pan Jezus powiedział do nich, błogosławieni albo błogoszczęśliwi jesteście. Wenn ihr es tut. Jeżeli tak będziecie czynić. Wir wollen nicht immer auf das Ergebnis schauen. O, nie spoglądajmy zawsze tylko na ten wynik tego działania. Sondern wenn der Jesus uns etwas zeigt. Ale w takim przypadku, że kiedy Pan Jezus nam jakąś sprawę pokaże. Wir wollen es tun in der Gesinnung des Herrn Jesus. Wtedy chciejmy podejść do tej sprawy, wykonać ją, zająć się nią w usposobieniu Pańskim. Indem wir wissen, wir sind schwach. Wiedząc dokładnie o tym, że my sami jesteśmy słabi. Aber der Jesus hat gesagt, wir sollen es tun. Ale że to Pan Jezus do nas powiedział, że my powinniśmy tą czynność wykonać. Und wichtig noch einmal, nicht den Kopf, sondern die Füße. I jeszcze raz powtarzam, ważne jest, abyśmy nie zmywali komuś głowy, tylko stopy. Wir gehen zu Kapitel 11. I teraz przejdźmy do 11 rozdziału. Und lesen Vers 32 bis 35. I przeczytamy wiersze od 32 do 35. 11 rozdział Ewangelii Jana. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Der Jesus weiß alles von dir und mir. Pan Jezus wie wszystko o tobie i o mnie. Aber warum fragt er hier, wo habt ihr ihn hingelegt? Ale dlaczego on pyta, gdzie go położyliście? Weiß er doch nicht alles? Czyżby on wszystkiego jednak nie wiedział? Doch. Tak, wie.
Aber er möchte gerne eine Antwort von uns haben. Ale on tak bardzo pragnie tego, aby otrzymać odpowiedź od nas. Das ist übrigens eine Weise, die wir auch beherzigen können. A poza tym to jest sposób postępowania, który powinniśmy sobie wziąć do serca. Vielleicht hast du eine Frage, weil du etwas aus der Bibel noch nicht richtig verstanden hast. Może i ty masz w sercu pytanie, bo czegoś w Biblii dokładnie nie rozumiesz. Und wenn du eine Frage gestellt bekommst und musst noch einmal eine Antwort geben, i gdy ktoś tobie postawi pytanie, a ty masz jeszcze dać odpowiedź, wenn du etwas mit deinen eigenen Worten formulieren musst, jeżeli ty coś musisz własnymi słowami sformułować, es ist oft so, dass wir schon ein wenig lernen dabei. To często jest tak, że udzielając takiej odpowiedzi, troszeczkę zawsze się czegoś nowego nauczymy. Aber hier war ein großes Problem. Ale tutaj był wielki problem. Und wir haben, erleben leider manchmal auch Trauer. I czasami i my przeżywamy smutek. Und so war der Jesus auch traurig. Tak też i Pan Jezus był tu zasmucony. Weil er sah, dass Maria und Martha ihren Bruder verloren haben. Z tego powodu, że widział, że Marta i Maria straciły swojego brata. Sie wusste noch nicht, dass die Herrlichkeit Gottes erfüllt werden sollte. One jeszcze nie wiedziały o tym, że musi objawić się chwała Boża. Wir wissen es, weil hier steht in Kapitel 11, Vers 4 die Antwort für ihn. My wiemy o tym, bo już w czwartym wierszu tego 11 rozdziału właśnie przeczytaliśmy odpowiedź Pana. Wir wissen manchmal auch nicht, wie die Wege des Herrn Jesus sind. Ale w przypadku naszego życia też czasami nie wiemy, jakie są drogi Pańskie dla nas. Aber er kennt schon das Ergebnis vorher. Ale on zna koniec już na samym początku. Es ist sehr schön zu sehen, welche Verben dem Herrn Jesus hier zugesprochen werden, was er tut. Welche Taten er, ja. Jest to bardzo piękne, gdy zobaczymy, jakie czyny zostały tutaj pokazane w osobie Pana Jezusa. Wir wollen es einmal kurz anschauen. Króciutko spójrzmy na to. 11, Vers 4, Jesus hört. Ten 11 rozdział, 4 wiersz nam pokazuje, że Jezus usłyszał. Wenn wir ihm etwas sagen, dann hört er. Jeżeli my coś mu powiemy, to on to słyszy. Obwohl er alles weiß, möchte er es hören. Pomimo tego, że on o wszystkim wie, to on jednak chciałby to usłyszeć. Und dann macht er uns klar in Vers 5, Jesus liebt. A dalej on nam jasno pokazuje, o czym czytamy w 5 wierszu, a Jezus miłował. Und es ist hier interessant zu sehen, dass Martha zuerst genannt wird. Jest to bardzo interesujące najpierw to zobaczyć, że pierwszą wymieniona jest właśnie Marta. Und von Maria steht nur ihre Schwester. A w przypadku Marii jest tylko wzmiankowane i jej siostra. Ich bin sicher, wir hätten Maria genannt und nicht Martha. Ja jestem pewny, że gdybyśmy my pisali to, byśmy napisali najpierw Marię, a nie Martę. Aber wir sehen hier, Gott sieht oft anders als wir. Ale po tym właśnie przykładzie widzimy, że Bóg często inaczej widzi, niż my naszymi oczami widzimy. Vers 17. 17 wiersz. Jesus kam. Przyszedł wtedy Jezus. Er kommt nicht immer, wenn wir es vermuten. On nie zawsze przychodzi wtedy, gdy my przypuszczamy, że przyjdzie. Wir denken manchmal, er wartet viel zu lange. My czasami myślimy, o, on zwleka zbyt długo. Warum ist jemand 40 Jahre krank? Dlaczego ktoś przez 40 lat jest chory? Das ist doch zu lange, oder? Przecież to jest za długo, nieprawdaż? Aber er kennt die Zeit. Ale on zna czas. Wir haben gelesen in Vers 35. I czytaliśmy też i w 35 wierszu. Jesus vergoss Tränen. I zapłakał Jezus, albo w niemieckiej Biblii Jezus przelał łzy. Das bedeutet, er zeigt uns sein Mitgefühl. A to oznacza, że w ten sposób on nam pokazał swoje współczucie. Manchmal ändert sich nicht die Situation.
Czasami w ogóle nie odmieni się sytuacja nasza. Aber er weiß um alles und fühlt mit. Ale on o wszystkim wie i on współczuje nam. Und dann sehen wir noch in Vers 39. I jeszcze możemy spojrzeć do 39 wiersza. Jesus spricht. Że tutaj Jezus powiedział. Wie gut, wenn wir dann seine Stimme hören. Jak to dobrze jest, jeżeli my usłyszymy jego głos. Auch da können wir lernen. I z tego możemy się nauczyć. Jesus vergoss Tränen ist Mitgefühl ohne ein Sprechen. Gdy czytaliśmy i zapłakał Jezus, to tutaj widzimy współczucie bez jednego słowa wypowiedzianego. Manchmal fällt es uns auch schwer, einer Person etwas zu sagen. Czasami i tak jest z nami, że trudno nam jest do, w stosunku do jakiejś osoby cokolwiek powiedzieć. Die Freunde von Hiob, przyjaciele Joba, haben sieben Tage geschwiegen. Oni przyszli do niego i 7 dni byli u niego i milczeli. Und wir könnten sagen, es wäre besser, sie wären danach nach Hause gegangen. I my, znając tą księgę, to może byśmy powiedzieli, o, lepiej by było, gdyby po tych 7 dniach wstali i wrócili z powrotem do swoich domów. Weil sie hatten gedacht, Hiob hat einen Fehler gemacht. To dlatego, że oni myśleli, że Job popełnił jakiś błąd. Kennen wir das auch unter uns Geschwistern? Czy i my coś takiego znamy pomiędzy nami wierzącymi? Ein Blick des Mitgefühls? Że ktoś ma spojrzenie pełne współczucia? Ein Händedruck des Mitgefühls? Że ktoś udzieli nam uścisk dłoni pełen współczucia? Eine Umarmung des Mitgefühls? Że ktoś nas uściśnie w tym uczuciu pełnego współczucia? Aber wenn der Jesus es schenkt, ale jeżeli Pan Jezus to daruje, können wir vielleicht auch wie der Jesus sprechen. To wtedy możemy tak samo jak i Pan Jezus też i wypowiedzieć słowa. Wo habt ihr ihn hingelegt? Der Jesus möchte wissen, was unser Herz bewegt. Gdzie żeście go położyli? Tak, Pan Jezus chce wiedzieć, co wzrusza nasze serca. Gehen wir zum Schluss des Evangeliums und noch zwei Fragen vor uns. Przejdźmy jeszcze na koniec tej Ewangelii, aby przyjrzeć się dwom pytaniom. Ich möchte noch sagen, ich glaube, es sind insgesamt 13 Fragen. Wir haben nicht alle aufgeschlagen. Ja myślę, że w tej Ewangelii postawionych jest przez Pana 13 pytań i nie mogliśmy wszystkim się przyjrzeć. Wer Interesse hat, kann noch die letzten Fragen suchen. Kto jest tym zainteresowany, to polecam, aby odszukał pozostałe pytania. Eine Frage finden wir noch in Johannes 21, Vers 5. Jeszcze jedno pytanie znajdziemy zapisane w Ewangelii Jana, 21, rozdział 5, wiersz. Rzekł im więc Jezus: Dzieci, macie co do zjedzenia? Wir kennen die Begebenheit hoffentlich. Mam nadzieję, że znacie wszyscy tą okoliczność. Der Petrus war mit den anderen Jüngern auf einem falschen Weg. Piotr razem z innymi uczniami wybrał złą drogę. Falsch oder eigener Weg. Złą albo samowolną drogę. Und er war ohne Erfolg. I na tej drodze nie odniósł sukcesu. Und mit einer Frage. I za pomocą jednego pytania. Der Jesus deckt auf, dass es ein eigener Weg war. Pan Jezus natychmiast to na światło dzienne objawił, pokazał to bitnie, że ty poszedłeś samowolną drogą. Aber es ist sehr schön, wie der Jesus die Frage anfängt. Ale jakie to jest piękne, gdy przyjrzymy się temu, w jaki sposób Pan Jezus rozpoczyna pytanie. Er sagt nicht Petrus, Petrus. On nie powiedział najpierw Piotrze, Piotrze. Vielleicht hätten wir so gefragt. Może my najpierw byśmy taki wstęp do pytania zrobili. Sondern er sagt Kinder. Ale on powiedział dziateczki. Weil er möchte das Herz von uns erreichen. A to dlatego, że on chciałby osiągnąć nasze serca najpierw. Und dann fragt er, habt ihr etwas zu essen? A potem pyta, czy macie coś do jedzenia. Und sie müssen sagen, nein. A oni musieli odpowiedzieć nie. Es ist sehr schön, dass die Antwort von den Jüngern kurz ist.
Jakie to piękne, że widzimy, że odpowiedź uczniów jest krótka. Ich erinnere mich an eine an manche Fragen von meinen Eltern. Ja przypominam sobie niejedno pytanie ze strony moich rodziców. Und ich hätte auch lieber kurz antworten sollen. I wiem, że było mi w danej sytuacji by łatwiej krótko odpowiedzieć. Mein Vater fragt, hast du das gemacht, was ich gesagt habe? Mój ojciec pytał się na przykład, czy zrobiłeś to, co ja ci powiedziałem? Die beste Antwort wäre gewesen nein. Najlepszą odpowiedzią byłoby oczywiście krótkie nie. Ja, nein, aber ich musste noch und es war schwierig und ja und so weiter. Ale niestety moja odpowiedź brzmiała nie, ale wiesz, musiałem jeszcze w międzyczasie to, ale wiesz, jak to było trudno. Kennen wir das? Czy my tego rodzaju odpowiedzi znamy? Eine kurze Antwort trifft oft ins Herz. Bo krótka odpowiedź częściej trafia do głębi serca. Nein. Nie. Das war für Fischer. To dla tych rybaków. Die waren vom Fach. Którzy byli fachowcami. Die hatten Ahnung. Którzy mieli pojęcie o tej pracy. Wenn wir gestern haben wir uns an ein Auto erinnert. Wczoraj wieczorem z młodymi ludźmi mogliśmy sobie rozmawiać na temat auta. Und wenn ich einen Kfz-Mechaniker frage, hast du das Auto repariert? I gdybym ja zapytał takiego mechanika z warsztatu, czy ty kiedyś już naprawiałeś auto? Und er muss sagen, nein. A on by musiał odpowiedzieć nie. Das ist peinlich. To wtedy byłoby to naprawdę pełne wstydu, zawstydzające dla niego. Aber manchmal ist es gut, wenn etwas peinlich ist. Ale czasami jest to lepiej, jeżeli jest to dla nas zawstydzające. Nicht weil wir dann gegenüber den anderen offenbar werden. Nie z tego powodu, że my w obliczu innych ludzi będziemy wtedy objawieni. Sondern damit wir etwas aus der Situation lernen. Ale z tego powodu, że z tej sytuacji możemy się wtedy coś nauczyć. Es ist einfach wunderbar auch hier zu sehen. Jest to cudowne, żeby i również z tego tutaj zdarzenia zobaczyć, der Jesus hatte schon Essen vorbereitet. Że Pan Jezus już wcześniej przygotował jedzenie. Der Jesus brauchte gar keine Fische von den Jüngern. Pan Jezus w ogóle nie potrzebował ryb danych mu przez uczniów. Aber er fängt mit dieser Frage an. A pomimo tego on rozpoczyna od postawienia tego pytania. Wie oft haben wir auch erlebt, dass wir einen Fehler gemacht haben? Jakże często i my coś takiego przeżywaliśmy, gdy zrobiliśmy błąd. Aber trotzdem durfte ich bei meinen Eltern Abendbrot essen. Im Bild. To obrazowo mówiąc, mogliśmy jeszcze spożyć wieczerze w domu naszych rodziców. So können wir auch aus dieser Situation lernen. I tego właśnie możemy się z tej sytuacji nauczyć. Gehen wir zur letzten Frage von dem Herrn Jesus. I przejdźmy do ostatniego pytania postawionego przez Pana Jezusa. Vers 21 und 22. Wiersz 21 i 22. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Zuerst stellt Petrus eine Frage. Najpierw Piotr stawia pytanie. Manchmal haben wir auch wichtige Fragen in Bezug auf andere Leute. Czasami i my mamy ważne pytania dotyczące innych ludzi. Uns interessiert sehr, was ist mit den anderen. Nas bardzo to interesuje, a co z tamtym drugim? Aber der Jesus sagt, was geht es dich an? Ale Pan Jezus do nas odpowiada, co ciebie to interesuje? Wir haben gesungen, lehr uns treue Jünger werden. Myśmy śpiewali o tym, naucz nas, abyśmy byli wiernymi uczniami. Warten wir, bis unser Nachbar treuer Jünger ist? Czy my mamy czekać, aż nasz sąsiad stanie się wiernym uczniem? Und dann wollen wir auch? A wtedy dopiero my chcemy stać się? Nein, was geht es dich an? Nie, Pan mówi, co to ciebie obchodzi? Der Jesus spricht zu uns allen. Pan Jezus przemawia do nas wszystkich. Aber er spricht zuerst zu mir. Ale najpierw on przemawia do mnie. Möchte der Herr sein Wort aus diesen Fragen an unseren Herzen segnen.
Oby Pan z tych wszystkich pytań, jakie tu rozważaliśmy, pobłogosławił swoje słowo dla nas wszystkich.